jadę autostradą, ponoszę opłatę, mam bilet przejazdu. Kilkukrotnie w tygodniu jestem w galerii handlowej, pobieram bilety, opłaty. Czy ja mogę odliczyć to sobie od kosztów? VAT? Jeśli chodzi o koszty, tak. Przejazd, zakładam, jest związany z działalnością gospodarczą, samochód jest prowadzony do ewidencji, wykorzystywany. Jest to normalny koszt eksploatacyjny, czyli od nowego roku 75% takich wydatków jest moim kosztem. W sytuacji, kiedy zgłosiłem te pojazdy jako wykorzystywane wyłącznie do mojej działalności, odliczam nawet 100%. Jeśli chodzi o opłatę parkingową, czy wystarczy mi tylko potwierdzenie opłaty, czy tam powinien znajdować się na przykład numer rejestracyjny samochodu? No tu niestety nie mamy przepisu, który pozwalałby wyłącznie na podstawie paragonu, czy też nie zakładał obowiązku fakturowania takich kosztów. I teraz, jeżeli jest numer rejestracyjny pojazdu, no to jest to dowód księgowy, który powoduje, że jest poniesiony koszt i wiadomo, komu ten koszt przypisać. No wiadomo, że numer rejestracyjny jest przypisany do konkretnego właściciela samochodu, który jest nabywcą takiej usługi parkingowej. I to powinno stanowić koszt, natomiast zdarzają się urzędnicy, którzy coś takiego kwestionują. W przypadku, kiedy nie ma numeru rejestracyjnego i nie ma nazwy nabywcy, no pojawia się problem uzasadnienia takiego kosztu i z tym po prostu niektórzy urzędnicy mają problem. Łukasz, a co w przypadku tankowania faktury? Czy na fakturze obligatoryjnie, obowiązkowo powinien znaleźć się numer rejestracyjny auta w takim wypadku? Nie ma już takiego obowiązku. Kilka lat temu przepisy VAT-owskie przewidywały taki obowiązek, dzisiaj już tego nie ma. Na fakturze jest nazwa nabywcy, więc to pozwala przypisać ewidentnie do naszej firmy ten koszt zakupu. I teraz, jeśli mamy wątpliwości, czy to wystarczy, możemy samodzielnie opisać jak na dowodzie księgowym, jakim jest faktura, na który samochód było to paliwo brane. I to w zupełności wystarczy. Skoro przepis nie wymaga, to taka ostrożność z naszej strony jest po prostu wystarczająca i nie powinno być problemu ani dla kosztów, ani dla VAT-u. Dziękuję bardzo. Dziękuję.